Carol, tak. Piosenki o miłości do pewnego Carola śpiewał Mick Jagger, Chuck Berry, Neil Sedaka. Kim był legendarny Carol? Nie wiadomo. A zresztą sprawdźcie sami. A teraz tak subtelnie nawiązując, znowu będzie Carol i miłość. Tylko taka trochę inna. W eleganckiej restauracji spotykamy dwie kobiety. Starszą, młodszą. Jest między nimi jakieś napięcie i niedopowiedzenie. Jakiś mężczyzna przerywa i tak naprawdę kończy ich rozmowę. You two have a wonderful night. Nice meeting you, Jack. Nice meeting you. A my, widzowie, cofamy się w czasie. Za chwilę święta Bożego Narodzenia, Teresa pracuje w domu towarowym i na jej stoisko przychodzi piękna, elegancka, bogata kobieta, Carol. Kolejne spotkania, kolejne rozmowy, poznawanie siebie, a gesty, spojrzenia, takie drobiazgi. I już czujemy i widzimy ten romans. Nieudane małżeństwo Carol powoli dogorywa, a Teresa jest tak młoda, a tak niewinna. Stop it! Damn it! I put nothing past women like you, Carol. Film Carol jest przepięknie, fantastycznie sfilmowany. Ed Lachman stworzył naprawdę niezwykłe zdjęcia, takie delikatne, subtelne. Ta faktura i ziarno obrazu, które idealnie jakby pokazuje Amerykę lat 50., tamten klimat. Więc te zdjęcia są i piękne, i bardzo w klimacie, i takie jednocześnie odrobinę staroświeckie. Lachman dostał za zdjęcia do Carol złotą żabę na festiwalu Camera Image, czyli festiwalu najlepszych operatorów świata. Therese Balivant, Carol. It shouldn't be like this. I know. If he can't have me, I can't see my daughter. A fabuła, której raczej wam nie będę zdradzał, to klasyczny romans i mezalians, tyle że rozpisane na dwie kobiety. I powiem wam, że ogromną przyjemnością było patrzeć na ich grę. Cate Blanchett, Rooney Mara, to taka gra subtelności i płcieni. I to naprawdę jest piękne, ale, no właśnie, od pewnego momentu jest to niestety odrobinę przewidywalne, trochę nużące i dłuży się. I to, o to właśnie mam największy żal do scenariusza tego filmu i do reżysera. Ale na szczęście ratuje to piękny finał. Carol, I miss you. We gave each other the most breathtaking of gifts. We'll not negotiate anymore. I want it, and I will not deny it. Would you? A więc film Carol. Piękny, powolny, fantastycznie zagrany romans. Jeśli lubicie takie klimaty i nie straszne wam właśnie te wolne chwile, napięcia, emocje, to myślę, że możecie zobaczyć ten film. Ja na 10 skali Kinomaniaka daję 7 punktów.